Nasze pierwsze kurki, Rosy. Kupiliśmy 10 kurek. O, tu jest nasz obrońca do nich, Thanos. Zaraz, to trzeba szklarki. Ja tutaj zostaję, a ty idź. Płacz, kiedy już pokrzywy by można im. Wiem, ja im narwę i rzucę. Ale one na pewno tutaj coś mają jeszcze. Ale fajnie, co? Jak się zbiły w kubkę? Nie, on na razie tak, na razie są. Umówiliśmy się na większą ilość, ale mówię, a może lepiej mniejszą, w razie czego jak lis nam weźmie, wpierdzieli je w nocy, bo też nie byliśmy tak od razu przygotowani, jakie kupowaliśmy, bo jeszcze nie mamy kurnika, więc wyobraźcie sobie, zobaczcie, co mój stary wymyślił. Postawiliśmy szklarnię. Kupiliśmy małą szklarnię. Ile ona ma, Marcin? 3x4? Jest tam na kartce zapisane. Dobra, zaraz zobaczymy jeszcze dokładnie. Dokupiliśmy szklarnię, i która będzie spełniała funkcję kurnika. Oczywiście tylko tak na gwałturety, żebyśmy, bo też nie mieliśmy możliwości, żeby budować samemu kurnik, a chcemy znowuż mieć kurniki takie mobilne. Więc w następnym odcinku zobaczycie dokładnie, o co nam chodzi. W tym momencie mój montuje własnej konstrukcji grzędy. Naprawdę byłam zdziwiona i zszokowana. Ja powiedziałam, muszę to udokumentować i pokazać potomnym, jak to skonstruował. Bez jednej śrubki. Ale wiecie co, naprawdę pomysłowo, bez ani jednej z śrubki. Na początku tak się główkowałam, o co mu chodzi. To oczywiście była awantura, bo jak wiążę nie tam, gdzie trzeba, albo nie widzę jego grzędy, jego pomysłu, no to jak zwykle ma, ła, ła, co ty wyprawiasz? Ale po krótkiej dyskusji załapałam jego koncept. Krótkiej dyskusji, trzech albo czterech. Co chciałeś już to powiedzieć? Dobra, nie pokazuje się, że, czy jestem ubita, czy nie. Zobaczcie tą szklarnię. Zobacz, jakie to sztywne. Ale naprawdę. To jest nie do ruszenia. I tylko brzuski, które ścięliśmy na własnej działeczce, żeby przerzedzić trochę młodnik. No i sznurek, i dużo sznurka. No może nie wygląda ten sznurek jakoś zbyt apetycznie, ale na pewno by postoi dłużej niż te deski i niż gwoździe by postały. Szczególnie, że wiecie, coś takiego trzeba by było nawiercać prawdopodobnie dziurkę, a dopiero śrubkę, żeby się nie rozpadło, bo tu jest sucha brzoza. Mm. I pomyślałem sobie, że czemu nie właściwie. I nawet dosyć to naturalnie wygląda. No może nie za pięknie, ale mi się zajebiście podoba. Myślę, że kurom będzie się podobać. Szklarnia stoi może tutaj, ja wiem, z 2 godziny, naprawdę. Zobaczcie, co tu się, nie wiem, czy będziecie widzieć. Zobaczcie, co tam się dzieje. Ile komarów, ile much. No po prostu my jak weszliśmy tutaj po krótkiej chwili odpoczynku, byliśmy zszokowani. I najlepsze jest to, że musimy je dzisiaj na noc tutaj wprowadzić. Wprowadzić, a one chyba były, nie wiem, czy nie za strome. Poradzą sobie, ważne, żeby dupy nie miały nad głowami. Bo co to za hotel by był? Nie no, ale nie za wysoko? Nie, nie sądzę. Nie sądzę. No, ale tak jak wygląda wysoko, ale wydaje mi się, no, że powinien sobie poradzić. No tak jak mówiliśmy, musimy je jakoś tutaj wprowadzić. Nauczyć je, że to jest ich domek. Myślę, no będzie zabawa. Ale poczekamy do zmierzchu, aż stracą na widoczności. I w tym momencie może nam się uda jakoś je zagonić. Mają tutaj dość spory wybieg. Ogromną ilość trawy, robaczków, więc szczerze mówiąc, one nawet do tego karmidła tak, od czasu rzadko do czasu, kiedy podchodzą, okazjonalnie. No, tutaj sąsiad ma większe doświadczenie w kurkach, to mówi, słuchajcie, na tak ziemi długo nieużywane i jak jeszcze tu zwierzęta były, konie, krówki, to tu robaków jest masa. I faktycznie, dzisiaj znaleźliśmy jaszczurkę, kilka dni temu za skrońca. Mamy chrząszcze, mamy odgromad dżdżownic. Za każdym razem jak się łopatę wbije, no, są dżdżownice i to w dużych ilościach. No, także tak chyba jest zdrowo, tylko no, trochę rozoraliśmy to. A tam jest nasz nowy nabytek Thanos. Tak, masz nowy członek rodziny. Piesek. Trochę dzisiaj płakał, ale generalnie goni już naszego 3-letniego Dobermana. On ma 4 miesiące, także wyobraźcie sobie, co z tego będzie. Kupiliśmy takie poidełka. Ile on ma? 15-litrowe. 15 są. A się trochę często brudzi, trzeba uważać, żeby jakaś słomka nie wpadła, bo wam wyciągnie całą wodę do ziemi. I akurat tak się stało, że dzisiaj był pełny 5 godzin temu i już jest pusty. No, w cuda wierzę, ale że 10 kur wypiło 15 litrów wody w 5 godzin, no to nie wierzę. Dobra,
Idziemy dalej kończyć im grzędy. Tak oto finalny produkt naszej konstrukcji. Wszystko jest zrobione, trzy grzędy są. Miejmy nadzieję, że kury w nocy nie spadną i że będzie wszystko ok. Odnośnie samych kur, dzisiaj pojechaliśmy kupić te kurki na taki targ, na giełdę ptaków. I chyba wyczytali po nas, co niektórzy, że jesteśmy zieloni w te kwiatki i próbowali nam wciskać różne rzeczy. Na przykład zapytaliśmy się na jednego koguta, ile powinno przypadać kur. Z tego, co wyczytaliśmy i mniej więcej orientowaliśmy się, wypadało gdzieś tak około 10 kur na jednego koguta. A do nas, pani, bierz 20, to takie minimum. Ja tak na niego patrzę, mówię, 20 kur, mówię, coś trochę dużo. Ale zaraz naprzeciwka inna uprzejma pani, która też sprzedawała kurki, mówi, jakie 20? 10! Ona, więc my od razu pomyśleliśmy, aha, nie jesteśmy w błędzie. Ten sam pan, który chciał nam wcisnąć jakieś kurki, mówi, pani, one będą za tydzień się niosły, ponieważ kury śpiewały w zeszłym tygodniu. No bo jak śpiewały? Taka trochę, no już czułam, że mi coś tutaj śmierdzi. Ale woła syna, żeby syn przyniósł telefon i nagle mi włącza jakieś grz. Coś tam szumi w tym telefonie. Ja mówię, ja nic nie słyszę. Maciej mówi, ja też nie. Mówię, nie, to jest śpiew kur. My tak po sobie pierwsze słyszę, ale może o czymś nie wiemy, no bo jesteśmy laikami jeszcze w tej sprawie. Mówimy, okej, fajno, dobrze, my jeszcze podziękowaliśmy panu, mówimy, pójdziemy, zobaczymy gdzie indziej. Więc no, to też trzeba uważać. Tak samo jak mówią, że to ma 13 tygodni, to 20 tygodni, więc już wiemy, aha, z tego co tak mniej więcej się orientowaliśmy, to patrzy się po grzebieniach, jakie mają ubarwienie, czy są już takie mocno czerwone i już takie ładnie wyrośnięte. I to może nam mniej więcej, no i oczywiście rozmiar, upierzenie i tak dalej, ale to może nam dać taką jakąś wskazówkę, ile kura może mieć tygodni. Ale to, wiecie, to też tak ciężko, jak nie macie jakiegoś zaufanego hodowcy, od którego bierzecie, to naprawdę wciskają ostrą ściemę, co niektórzy tak to ujmę, delikatnie mówiąc. No dobra, teraz czas zaganiania kur do tymczasowego kurnika. Cip. Chodźcie kurki. Ale idą do mnie. Nie, tam jeszcze rozsypaliśmy troszeczkę ziarna, żeby zrobiliśmy taką ścieżkę do szklarni, żeby jakoś tam dać im wskazówki, które mają chodzić, ale nie wiem, czy one są tak kumate. Dobra. Dobra, wiecie co? Będę musiała chyba pomóc. Jak nam się uda zagonić, wtedy się będzie ciąg dalszy. Kolejny dzień u kurek, drugi dzień. Słuchajcie, żyły, są wszystkie, naprawdę. Byliśmy tak spękani. W nocy psy wyły na całej wiosce. Mówimy, no nie, nie ma kur, zaraz nie będzie kur. Ja wstałam o godzinie 6, gonię do tych kur i liczę. 1, 2, wszystkie są. Więc elektryk, no chyba zrobił swoje. Chociaż dzisiaj jeszcze będziemy poprawiać, bo wczoraj położyliśmy tak na szybko, trawy nie skosiliśmy pod spodem, żeby właśnie... Nie może się na drzewie opierać. No tak jak u nas, zobaczcie, trochę się na drzewach to opiera. Tam są takie słupki, które właśnie po środku wstawimy, żeby podparło to porządnie. Będziemy zaraz ustawiać, bo no to co zrobiliśmy to jest źle, ale to tak na szybko, gwałturety, spieszyliśmy się, bo już mieliśmy kury, mówimy trzeba coś zrobić. Również pojechałam do domu i tutaj mamy dla kur gniazda. Teraz właśnie ustawiamy je w naszym prowizorycznym kurniku, czyli w szklarni. Żeby było jasne, to jest tylko część naszych gniazd. One tak. Są trzypiętrowe i mają nóżki. Ale no, na teraz muszą wystarczyć, bo no, po prostu nie jesteśmy jeszcze gotowi na wszystko. A chcieliśmy mieć już kury. Żeby jajka jak najszybciej dawała, wiadomo, muszą dojrzeć, a to czas zabiera. Nie, i nie tylko. Bo też chcieliśmy wiedzieć, czym je karmimy, co im dajemy. Będą dostawały od nas pokrzywy, no staramy się, żeby to jedzenie... No tutaj mają bardzo bogato. No tutaj mają raj, mają naprawdę bardzo dużo trawy, robaczków i tak dalej. No i z tego względu no, chcieliśmy, żeby już jak najszybciej były u nas i no, jadły to, co my im damy, zaserwujemy na stół. Teraz nie mam pojęcia, dobra. To jest aha, na pewno dobra. Tył, to jest przód. A co to jest?
To jak się jajko toczy, żeby nie wypadło. Widzicie? Blondyna wie. Blondyna wie, a stary zamontuje. No od tego jesteś. Właśnie, tak ma być. Tak? No tak, bo przecież jajeczko musi spadać i się katurla. Tak, i teraz muszę wypoziomować, bo dynga całe na, wiesz, paleta jest krzywa. Cholera, paleta krzywa też. No to zaraz. Wiesz, że paleta krzywa to jeszcze stoi na krzywym miejscu. No dobra, zaraz coś podłożymy. Przejdźmy do bohaterów dnia. Chodźcie, maluchy. Ciep, 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 ciep. Jak to się z kurami gada? Cholera wie. Szósta od góry. Musiałem pięć przerzucić, żeby do niej się dostać. No tak a propos te palety, to też mamy podarunkowo od sąsiada. Stało to u niego na placu budowym, chyba nie wiem, z 20 ich stało. I tak mówię do swojego starego, no słuchaj, przyda nam się na cokolwiek, żeby, chociażby teraz nawet, żeby podłożyć pod gniazda. Idę, lecę. Mówię, panie, co pan robi z tymi paletami? Potrzebne panu? Nie, bierz pani ile chcesz, możesz wysprzątać mi wszystko, całą budowę. No dobra, wzięliśmy chyba wszystkie. No. Zachłanna jestem. Nie, no to się przyda. Nie, no przyda się raczej. Dobra, trzeba będzie podstawiać coś. Tam? Nie. Na sam końcu? Wystarczy? Tak, tak. To wszystko zrobiliśmy, kochanie. Okej, no dobra. Następny etap zrobiony? Proszę? Następny etap zrobiony i tak, co dalej? Ściągamy sznurki, wkładamy, oddalamy od drzew i dajemy słupki, to jest wszystko. Okej, dobra. No i miejmy nadzieję, że lis nie przyjdzie w nocy. Miejmy nadzieję, że kury docenią i będą dawać piękne złote jaj. Tak. Nie bym chciała, żeby były dwa żółtka. No co? Same żółtko. Albo same żółtko. No. Jezu, kogiel mogiel. Ty mógłby dawać kogiel mogiel, nie? Od tak, razu. Tak, od razu. Ty byś się tak nastawiał i tak. Masz kogiel mogiel. Słuchajcie, ktokolwiek by wymyślił, że kura daje tylko same żółtka i jest od razu w postaci w ogóle kogla mogla, to bym miał nobla. Nobla albo jobla. Naprawdę. Okej, okay, dobra, do roboty. Szkoda gadać. No, wchodzą jak po maśle. Bardzo dobrze. Jakie wysokości są te? Chyba 1,30 m on powiedział, paliki, co tak, nie? Ale paliki. A siatka jest chyba 1,15 m, albo bardzo blisko tego. Ale naprawdę fajne, fajnie, solidnie wyglądające, co? No. I popatrz jak to prosto, puch, zrobione. Popatrz. Nawet ja bym dała radę. No nie wiem, to już nie, nie wiem. Nie, bo ja jestem potrzebny ci do tego. Do czego? Do wbijania słupku. Siostro Tereso, słupek proszę. Lepiej cztery. Myślicie, że jestem mu potrzebna do tego? No nie. Do innych rzeczy jest do wykorzystywania. Proszę. No dobra. Siostro, słupek. Masz od razu więcej. Kurde, jak one się razem fajnie łączą nawet. Tutaj. Pokaż jak to wygląda. Można się ładnie łączyć i wszystko razem, czyli tam chyba z 10 sztuk jest w takim komplecie, co nie? Ten komplet, o właśnie, tak wygląda. Zobaczcie jak to kompaktowo jest spięte. Anas, przywitaj się. Aha, chyba nie ma ochoty. Olał mnie. A jednak wróciłeś. Dobra. Tak? To jest super, było fajnie trochę. No dobra, no to muszę iść po linkę. Bardzo. To najlepszy mój prezent urodzinowy, jaki w życiu dostałem. O, widzicie? Chłopak niewymagający. Kupię mu kilka palików na urodziny i zadowolony. Tak, że to już jest prezent na 2075, ale... No dobra, no ale to... Ale jak się kocha, to wiesz... Cieszę się, że w ogóle coś dostałeś, no. Nawet na ten 75. Ja się bardzo cieszę. No. Zobaczcie, jaka fajna prowizora. Drzewko, palik, pionik. Idealnie. No prawie. Jak ktoś ma scentrowane oko całe życie, to dla niego może być pion. Czyli dla mnie. Dobra, jedziemy dalej. Idziemy sprawdzić, czy kury weszły same do szklarni. Wczoraj była akcja. Musieliśmy je zaganiać. Gdzieś tak z godzinę czasu nam to zajęło. Ja z jednej, Marcin z drugiej. Idziemy sprawdzić, czy są. Są? Nie, są, łażą. No żartujesz? I co, znowuż będzie trzeba je gonić?
Zobaczcie, kurki sobie tutaj już znalazły miejsce do spania i wcale im się nie uśmiecha iść do szklarni. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie trochę łatwiej. Fakt faktem, no jeszcze jest widno. Damy im szansę. Jak nie, to poczekamy, aż się ściemni i będzie gonitwa. To jest tutaj, popatrz. Pokaż, gdzie reszta ferajny. O, jest gang. Aha, ale spieprzyły. Kurze małe, jedne. Tamte to chyba gender są, bo nie chcą z tymi przebywać. Co ty gadasz? O, patrzcie, Majka przyszła, ciekawska. No co? Cześć, gwiazda. Co filujesz? Podglądasz sąsiadkę?